Sergeant Hines? Sierżancie Hines? Sergeant Hines? Yeah, Major. Tak, majorze? Spełnia się nasze marzenie. Werble. Hey, soldier boy. Żołnierzu? Kingsley? Reveille. Werble. To tutaj? Dojechaliśmy. Virginia City. Jej skarby czekają. Udało się panu, majorze. Obiecał pan, że nas tu dowiezie, no i jesteśmy. Żołnierz i ja wypełnimy zadanie, prawda, żołnierzu? Znacie szczegóły akcji. Hotel, w którym się zatrzymacie, człowiek, z którym będziecie rozmawiać. Sierżancie, trzymajcie się z dala od wody ognistej. To znaczy? Od whisky, sierżancie. Wszystko pójdzie jak po maśle. Moja w tym głowa. Świetnie, żołnierzu. Majorze, ta cała Ponderosa... Na pewno może pan zaufać Cartwrightom? To jest najgorsze. Oni ufają mnie. Bonanza. Występują Na skrzydłach marzeń. Hey, pa! Tato! Pa! Twój kolega wojskowy wreszcie się zjawił. Johnny. Czy któryś z was, wypasaczy owiec, powie mi, gdzie jest Rancho Ponderosa? Chodź tu, stary koźle. Niech ci się przyjrzę. Cieszę się, że cię widzę. Minęło dużo czasu, całe wieki. Poznaj mojego syna Hossa. Hoss to major John F. Cayley, jeden z moich najstarszych i najbardziej szalonych przyjaciół. To człowiek ptak. Drugiego takiego nie spotkasz. On lata? Czy lata? Założę się, że ma skrzydła. W tym wozie. Mam coś lepszego. Wybrałeś miejsce na mój eksperyment? Tak. Znalazłem łąkę, jak prosiłeś. Co za eksperymenty przeprowadza nasze wojsko? Wszystko w swoim czasie. Dobrze. Przedstawię ci moich dwóch pozostałych synów. Hines, wstawaj. Czego chcesz, żołnierzu? To jest bank, widzisz? Żebyś się nie pomylił. Nie martw się o mnie. Niezły rysunek. Całkiem niezły. Jak będę bogaty i sławny, może zamówię u ciebie portret. Bądź tylko trzeźwy, żebyśmy zdołali zrealizować plan majora.
Major John stanął na szczycie urwiska, jak młody Atlas. Do ramion miał przyczepione skrzydła, które sam zmajstrował i czekał na silny podmuch wiatru. I co? Stał i czekał. Czekał ze 2 godziny, prawda, John? Tak. Stał i czekał. I nagle powiał silny wiatr i strącił go z urwiska. Pofrunął? Czy pofrunął? Złamałem obie nogi. To był pański ostatni lot? Nie, to tylko podsyciło mój entuzjazm. Ktoś na pewno tam poleci. Dotrzemy tam. Pofruniemy w niebo i będą nam zazdrościć nawet ptaki i anioły. Jak się miewa twoja śliczna córeczka? Jest już duża i zamężna, tak? Diana? Nie, mieszka na wschodzie, w naszym rodzinnym domu. Czemu jej ze sobą nie zabrałeś? Ja i moja córka jesteśmy krańcowo różni. Ja chodzę z głową w chmurach, a ona, jak jej matka, panie świeć nad jej duszą, stąpa twardo po ziemi. Okropnie się cieszę, że cię widzę. Szkoda, że samotnie musiałeś przemierzyć pół kontynentu. Są ze mną 2 żołnierze. Wysyłałem ich do hotelu w Virginia City. Dlaczego powinni być tutaj, z tobą? Nie chciałem się narzucać. Narzucać? Adamie, będziesz jechał do miasta, tak? Może ich przywieźć. Lepiej będzie, jak nie ma o czym mówić. Załatwione. Choćbyś miał najbardziej szalony plan, pomożemy ci. Dziękuję, Ben. Napijmy się jeszcze kawy. Chciałbym zobaczyć ten eksperyment. A ty? Jeśli ktoś będzie skakał z urwiska i latał, może od razu pojadę po doktora. Jestem szeregowy Kingsley. Tak? Mam tu dokumenty wojskowe. Przysłał mnie major Cayley. Sam zatrzymał się w Ponderosie. Chcę przechować je w pańskim sejfie. Ben wspominał, że przyjedzie wojsko. Właśnie. Chętnie przechowam dokumenty. Przyjdę po nie za jakieś 2 dni. Świetnie. Proszę. Pan sobie czegoś życzy? Jestem Adam Cartwright z Ponderosy. To co? Major Cayley zatrzymał się na naszym ranczu. Zapraszamy również pana i pańskiego kolegę. Bardzo pan miły. Ale mamy rozkaz zostać w mieście. Major o tym wspominał. U nas jest dużo miejsca. Od dawna służę w wojsku. Major rozkazał mi być tutaj. Wyjadę, kiedy major wyda taki rozkaz. Sierżancie, i tak miałem się dziś spotkać z majorem. Mógłby mi pan pokazać drogę? Zapytam majora, co mamy robić. Dobrze, żołnierzu. A ja sprawdzę, jak wyglądają saluny w Virginia City. Niech pan nie zwraca na niego uwagi. To żołnierz starej daty. Nie ma wyobraźni. Jestem szeregowy Kingsley, Adam Cartwright. Mogę w czymś pomóc? Nie sądzę. Ładny rysunek. Widać rękę zawodowca. To twoje dzieło? Mam różne hobby. W wojsku pewnie wykorzystują twój talent. Robiłem rysunki dla majora. Rysunki, wóz pełen sprzętu, eksperymenty. Co wojsko chce robić na terenie Ponderosy? Major ci nie powiedział? Pojechali na łąkę, a ja ruszyłem tutaj. Cały major. Pewnie chciał, żebyście zobaczyli to na własne oczy. Co? On się wzniesie w niebo. Prosto w niebo.
Złapcie liny i ściągnijcie go w dół. Dobrze, Ben. Żeby się nie bujał. Brawo, Joe. Tak, trzymaj. Nie puszczaj. Hoss, zaprzyj się. Nie puszczaj liny. O, tak. Nie może się chybotać. Świetnie, chłopcy. Tak, Ben. Trzymajcie mocno. Prawie, prawie. A teraz puśćcie. Kołowrót zrobi swoje. Pierwszy raz widzę coś takiego. To fantastyczne. Hoss, chyba powinien się puścić. Hoss, puszczaj. Ja też chcę lecieć. Chłopcy, na ziemię. Tato, nie puszczaj. Johnny, musisz... Jak się czujesz w powietrzu, Hoss? Jakbym był dużym ptakiem. Tato, ratuj. Hoss, trzymaj się mocno. Jak się zatrzymuje to urządzenie? Spokojnie, Ben. Przecież wiesz, że nie pozwolę, żeby im coś się stało. Tato, trzymaj linę. Trzymaj się. Hoss. Dość już tego, wystarczy. Jeszcze raz, wystarczy. Wiem, co czujesz. To urodzony baloniarz. To jest jak wielki ptak. Tato, musisz spróbować. Jasne, wielki ptak. Latanie to świetna rozrywka dla młodzieńców, jak ty, Johnny, ale jak spróbujesz, zmienisz zdanie. Ja spróbowałem i zdania nie zmieniam. Masz za mało lat, żeby być stary. Twoja dusza nie tęskni za przygodą? Tęskni, ale bardziej się martwi o swoje ciało. Nie przejmuj się, Hoss. Jutro pokażemy im, że umiemy latać. Pysznie. Jeden z chłopców powinien zostać na noc i popilnować tego wynalazku. Nic mu się nie stanie. Nie ma wiatru. Nie chodzi mi o wiatr, tylko o sąsiadów. Przyjdą tu, zobaczą takie cudo, pomyślą, że to jakiś diabeł z nieba i zaczną strzelać. Jeden z was zostanie. Ja zostanę. Chociaż... powinien zostać Joe. Nic mi się nie stanie. Jestem kobieciarzem, nie baloniarzem. To jest moje marzenie. Jaki wielki ten balon. 11 tysięcy metrów sześciennych wodoru. 11? Musi być duży, jeśli ma przenosić pasażerów przez ocean. Przez ocean? Tak. Ocean jest szeroki. Może to zabrzmi naiwnie, ale gdyby nastąpiło uszkodzenie balonu... Te dwa zapasowe wylądują na wodzie. Lekko jak piórko.
Musielibyśmy płynąć, unosić się na falach. To wygląda jak łódź, prawda, tato? Bo to jest łódź. Oto dwa składane maszty. Gdyby królowa spadła, trzeba tylko je postawić i założyć żagle. Jest bardziej elegancka niż hotel w Virginia City. Tak. John, czy to jest naprawdę przydatne? Czy marzenie może być przydatne? Czy twoje marzenie było realne? Ale zrealizowałeś je, bo miałeś wiarę. To co innego. Pomagali mi synowie i opatrzność. Opatrzność dotąd mi nie sprzyjała. Zrywa się wiatr. Mam na ramionach coraz większy ciężar. Przecież jesteś majorem amerykańskiej armii. Przyjaciele darzą cię szacunkiem. Jestem pionierem. Chcę przekroczyć granice tego, co osiągalne. Nie rozumiesz? Szlaki opasujące całą Ziemię. Kontynenty, które przybliżą się do siebie, kiedy powstaną statki powietrzne. Statki powietrzne? Dowództwo popiera twój plan? Nie zupełnie. Zaintrygował ich mój projekt, ale uznali, że jest zbyt wizjonerski. Jestem pewien, że wiesz, co robisz. Domyślam się, że masz obawy. Wiele osób podchodzi do tego sceptycznie. Moja własna córka uważa, że jestem starym głupcem. To niemożliwe. Ani trochę nie wierzy w urzeczywistnienie moich planów. Zobaczę, jak się miewa Joe i co z balonem. Zaraz wrócę. Wiem, że to ma sens, ale jak to zrobisz? Zbuduję Atlantycką Królową. Nic nie stanie mi na przeszkodzie. Skoro wojsko cię nie wspiera, skąd weźmiesz pieniądze? Zdobędę pieniądze. Wybrałem już sponsorów. Człowiek będzie latał, bez względu na koszty. Będzie latał. Zaczekaj. Zaczekaj. Bill Kingsley. Znasz ją? Nikogo tu nie znam. Jedźmy. Bill Kingsley. Diana, nie poznałem cię. Co tu robisz? Gdzie mój ojciec? Nie spodoba mu się, że tu jesteś. Gdzie on jest? Może mnie przedstawisz pani? Przepraszam. To Diana Cayley, córka majora. To Adam Cartwright. Cartwright? Mój ojciec jest w Ponderosie. Jesteś synem Bena Cartwrighta. Zawieź mnie do ojca. Weź bagaże panny Cayley. Widzę, że znacie się z szeregowym. Znaliśmy się. To już skończone. To będzie długa, milcząca podróż.
Hoss! Bujaj się, Johnny, do nieba frun. Opuść mnie. Nie wiedziałem, że interesuje cię baloniarstwo. Jak wysoko chcesz polecieć? Nie chcę lecieć, opuść mnie. Czymś chyba można przeciąć tę linę. Jak wysoko chcesz lecieć? Przestań. Mam przeciąć? Nie. Im wyżej, tym ładniej. Szeregowy Kingsley, do pana majora. Oczywiście. Ben Cartwright. Miło mi pana gościć. Major jest w domu. Witaj, Adam. Jestem Diana. Zgadza się. Ben Cartwright. Miło mi. Diana Cayley. Diana Cayley. Twój ojciec mówił, że zostałaś na wschodnim wybrzeżu. Wiesz, że przyjechałaś? Chcę mu zrobić niespodziankę. I zrobisz. Skąd wiedziała, gdzie jesteśmy? Nie mam pojęcia. W mieście wszystko gotowe. To dobrze. Jej przyjazd może skomplikować sprawę. Dam sobie z nią radę. Dobrze, że ktoś to potrafi. Johnny, ty diable, to miała być niespodzianka, tak? Ojciec jest tak samo zdziwiony jak pan. Cieszę się, że cię widzę, ale to proste. Ścierałam kurze i na twoim biurku znalazłam list od pana Cartwrighta, który zapraszał cię do Ponderosy. Nigdy nie byłam na zachodzie, więc wykorzystałam okazję. Chyba się nie narzucam. Ależ skąd? Jestem bardzo szczęśliwy. Moi synowie na pewno też będą szczęśliwi. Chciałbym sprawdzić, czy z balonem wszystko w porządku. Udzielam zgody. Pokażę panu drogę. Pojedziesz z nami, Diana? Napatrzyłam się już na balony taty.
Zostanę. Trochę się odświeżę. Czuj się jak u siebie w domu. Dlaczego tu przyjechałeś? Czytałaś list. Mój przyjaciel Ben Cartwright użycza mi kawałka ziemi. Przeprowadzam eksperyment. Czytałam też listy od generała. Tak szybko za mną zatęsknili? Przecież jesteś oficerem amerykańskiego wojska. Nie możesz sobie wyjeżdżać, kiedy zechcesz. Kazali mi wybrać miejsce. W Pensylwanii. Nie 2000 mil na zachód w Nevadzie. Ja zarządzam balonem i ja wybiorę miejsce, z którego się wzniesie. Dowództwo chciało konstruować balony obserwacyjne, ale kiedy pokazałem generałom właściwy plan, ci krótkowzroczni głupcy szybko go odrzucili. Rozmawialiśmy już o tym. Oni chcą wiedzieć, gdzie jesteś. Nie rozumiesz? Wkrótce się dowiedzą. Nikt nie chce twoich balonów. Nie są do niczego przydatne. Zrywa się wiatr. Muszę się wznieść. Choć raz mnie wysłuchaj. Twoja atlantycka królowa nigdy nie powstanie. Pogódź się z tym. Nie mogę. Nigdy się z tym nie pogodzę. Moje statki powietrzne wypełnią niebo. Będą nad każdym oceanem, nad każdym miastem, każdą krainą. Człowiek w powietrzu odnajdzie swe przeznaczenie. Atlantycka królowa poleci przodem. Szeregowy? Dobry wieczór, panie majorze. Co tam słychać przy balonie? Wszystko gotowe. Świetnie. Masz rozkazy. Rano weźmiesz z banku dokumenty. Czy sierżant Hines jest gotowy? Będzie rano w banku, zgodnie z planem. Ty jesteś gotowy? Wie pan, że tak. To dobrze, Bill. Będziemy przy balonie o świcie. Napełnimy go maksymalnie. Zdążycie wykonać zadanie w Virginia City. Tak jest. Połóżmy się wcześniej. Jutro będzie niezwykły dzień. Nie zasnę. Taki jestem podekscytowany. Pójdę na mały spacer. Nie wiadomo, kiedy znów będę chodził po ziemi. Rozumiem. Dobranoc, panie majorze. Dobranoc, Bill. Bill? Chcę z tobą porozmawiać. Bill, Ja... Diana. Diana. Moja Diana. Bez ciebie byłam taka zagubiona. Ojciec dziwnie się zachowuje. Nie martw się o majora. Martwię się. Dlaczego przyjechał tu bez zgody dowódców? Czemu tak myślisz? Przyszły listy
Pytają, gdzie jest ojciec. Chodzi o to, że ten eksperyment jest tajny. To bardzo ważna sprawa. Wojsko chce to utrzymać w tajemnicy. Jak długo? Do jutra. Jutro mi powiesz? Jutro będziesz wiedzieć. Gondola jest miękka, jak na statku. Tam na górze będzie jeden duży balon i dwa małe po bokach, gdyby ten duży pękł. Nazwał to Atlantycka Królowa. Skomplikowany wynalazek. Chciałbym zobaczyć te rysunki. Hoss zapisał się na pierwszy lot przez ocean. To by było niesamowite. Ciekawe, czy go skonstruuje. Jak go znam? Na pewno. Chodźmy, pomożemy im. Tato, czegoś tu nie rozumiem. Dlaczego major woli unieść balon tutaj niż na wschodzie kraju? Nie zastanawiałem się nad tym. Może tu jest lepszy wiatr? Pomożesz nam? Przyjadę później z Dianą. Chodźmy. Z Dianą? Może się zamienimy? Śliczna jest. Tak. Uciekajcie, obaj. Dlaczego starsi w tej rodzinie mają wszystkie przywileje? Właśnie. Bo jesteśmy starsi i mądrzejsi. Idziemy. Dzień dobry. Gdzie są wszyscy? Poszli do balonu. Śniadanie? Nie, wystarczy kawa. Usiądź, przyniosę. Podobno dzisiaj polecą balonem. Mówił mi o tym Bill Kingsley. Co jeszcze mówił? Nie rozumiem. Co naprawdę tu robi twój ojciec? Wypełnia jakąś tajną misję dla wojska. Jaką misję? Nie wiem. Oni robią coś złego. Dowództwo nie wydało na to pozwolenia. Nie zawsze się zgadzam z ojcem, ale wiem, że nigdy nie zrobi czegoś złego. Jesteś tego pewna? Tak. Wiesz, gdzie jest Bill Kingsley? Pomaga ojcu przygotować balon do lotu. Nie. Pożyczył konia i pojechał do Virginia City odebrać z banku ważne dokumenty. Dziś niedziela, banki są zamknięte. Wiem. Adamie, co się dzieje? Jadę do Virginia City. Dowiem się. Pojadę z tobą. Dobrze. Panie Herschel, szeregowy Kingsley. Tak jest. Przepraszam, że przeszkadzam, ale major rozkazał mi zabrać z banku dokumenty. Wydam je jutro. Dzisiaj jest niedziela. Idę do kościoła. Proszę wybaczyć. Rozkaz. Sierżant Hines czeka na nas w banku. To muszą być ważne papiery. Są ważne. Proszę mi wierzyć. Więc chodźmy. Pan Herschel? Sierżant Hines. Witam.
Co to ma znaczyć? Dawaj. To wam nie ujdzie na sucho. Wszystko. Odwróć się. No już. Jest prawie pełny, aż się trzęsie. Joe, dołóż balastu. Powinno wystarczyć. Osiem tysięcy metrów sześciennych wodoru. Poleci pan naokoło świata? Niewykluczone. Gdyby żołnierze nie przyszli, znajdzie się miejsce dla mnie? Gdzie oni są? Będą tu lada chwila. Co tam w banku? Cisza i spokój. Jak w sejfie. Wyjdziemy stąd powoli. Wsiądziemy na konie i odjedziemy powoli. Nie mamy się czym martwić. Pieniądze są schowane. Dwóch żołnierzy pojedzie sobie do Ponderosy. Ruszajmy. Ja pojadę, żołnierzu. Ty zostaniesz. Odłóż to. Mam dość wykonywania rozkazów szeregowca. Oddaj sakwę. Zawiozę pieniądze majorowi. Nic nie zawieziesz. Ja zawiozę. Te sakwy to całe życie majora. Prędzej umrę, niż oddam je w twoje brudne łapy. Słodkich snów, żołnierzu. Co się dzieje? Adam i Diana powinni już tu być. Przyjadą. Nie stracą okazji, żeby to obejrzeć. Wołajcie szeryfa. Co się stało? Był napad na bank. Niech ktoś idzie po szeryfa. Kto to zrobił? Tych dwóch żołnierzy. Kazali mi otworzyć sejf, bo niby chcieli zabrać jakieś wojskowe papiery. Wołajcie szeryfa. Bill, zatrzymajcie Heinza. Gdzie pieniądze? Heinz je zabrał, trzeba go zatrzymać. Dlaczego to zrobiłeś? Żeby zbudować Atlantycką Królową. Major postawił wszystko na jedną kartę. Muszę do niego dotrzeć przed Heinzem. Jedźmy, zanim zjawi się szeryf. Melduje się sierżant Hines. Mam dokumenty. Gdzie Kingsley? Możemy porozmawiać w cztery oczy? Wybacz, Ben. Musimy natychmiast odlecieć. Gdzie szeregowy Kingsley? Nie przyjedzie. Jak to? Zastrzelili go. Nie żyje. Nie żyje? Nie mamy czasu. Musimy uciekać. Co się stało?
Wszystko było starannie zaplanowane. Mam pieniądze. Może pan zbudować ten swój balon. Wsiadajmy do kosza i wynośmy się stąd. Coś nie tak? Wznosimy się. A Kingsley nie poleci z nami. Pomóżcie nam. Możecie odwiązać liny? Taki staranny plan. Odwiązujcie. John, jesteś gotowy? Tak, odwiązujcie. Przetnijcie główną linę. Tato, czekajcie. Co się stało? Major nas okłamał. Jego ludzie obrabowali bank. Co? Chcą uciec z pieniędzmi, balonem. Kingsley, co się wydarzyło? Sierżantowi chyba coś się przyśniło. To już bez znaczenia. Cartwright, tnij linę. Nie rób tego, Ben. Wybacz, Ben. Chciałem pożyczyć pieniądze, zbudować Atlantycką Królową i oddać wszystko co do centa z odsetkami. Zajmiemy się panem. Nie, to koniec. Koniec moich marzeń. Wyzdrowiejesz, jak tylko się tobą zaopiekuje dr Martin. Zrywa się wiatr. Muszę lecieć z wiatrem. Hey. Look, Paul. Tato, patrz. Bon voyage, Johnny. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Cunel.